Hej siemanko, witajcie w piątej cywilizacji, zrujnowane majowe ziemie. Wojna się przez nie przetoczyła, dwie jeszcze trwają, niestety. Niestety ani Waszyngton, ani USA Gandhi nie chcą pokoju podpisać. Za chwileczkę zresztą spróbujemy, tylko ja tu sobie ściszę, bo palą mi pola, z tej wojny nic nie wynika. No dobra, doświadczenia trochę zbieram, ale generalnie popaliły mi, kurde, tutaj muszę odbudować szlaki handlowe, muszę odbudować te wszystkie łowiska, także no... Ach, szkoda gadać, normalnie masakra. Jednostek natracili i tyle z tego wszystkiego chyba mieli. Nie wiem, zostawić sobie tę artylerię tutaj? Nie, może ją wezmę... A tu, jakby coś i szybko ją przestawię jeszcze. Tego chłopaka damy tutaj generała zostawię, bo mam ich tylu, że sobie aż gdzieś artylerię zbuduję. A czemu by nie? Pytanie, czy za chwilę nie będzie kolejna wojna, czy tutaj budyka szalona się na mnie tymi marnymi strzelcami, tymi działami nie szykuje. Jak tak, no to przecież to będzie rzeź. No ale dobra. Może ma takie ambicje. I chce mnie, kurde, zalać tutaj armią masową. Postawić na ilość, nie jakość. O, zginie mi ten. Ale ja go ubiję teraz dzięki temu. Albo i nie. 10. To było takie mięsko armatnie. Drogi ten upgrade jest, o ile pamiętam. Ten upgrade też jest zależny od poziomu trudności, na jakim gramy, także im wyższy, tym i ten koszt wyższy, także to się zmienia i człowiekowi się myli. Bawełna, no nie ma nic tutaj ciekawego, ona, ale ma naturę 29, ja 25, w kółko mi się to zmienia, ja to w kółko przestawiam sobie i szaleje gra szaleje. Akceptuj, no. Może tak być to. Niech wysyła mi sobie tutaj misjonarzy czy tam coś. Moja ostatnia przyjaciółka i możliwe, że ona będzie jedyną. Wcale bym się nie zdziwił. Kolorowe te kontynenty się porobiły. Takie. No i tak, patrzcie. Trochę też ma tych jednostek fregat. No, tu taki lepszy. Tu taki lepszy. Hojrak. Ja się troszeczkę jej boję, bo ona dużo tego ma. Więc ja się wycofam po te swoje granice. Robotników potrzebuję. Potrzebuję naprawić te szlaki. Tutaj generalnie głód był, więc musiałem... O! Robotnik, dziękuję. Atakuję robotnikiem. Szalony Amerykaniec. Jerozolimska. Tak, to mi paliło to wszystko. Kurde, pamiętam. Pamiętam to dziadostwo, przecież to ta karawela cholerna spaliła mi tutaj te wszystkie pola. Ach, normalnie. Ale bym ją utłukł. Ten tu buduje tory i ja te tory też tędy machnę. Więc tu już budował nie będę, ale drogę i tak bym chciał dokończyć, żebym właśnie miał taką pętelkę i mógłbym się szybko przemieszczać, tyle że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest złota na turę. No nie mało. 25 przed chwilą było, teraz znowu 3. Niech się, kurde, spali to miasto, jeszcze 4 tury. Zobaczymy, jak się ustabilizuje zadowolenie. Też mam z tym problem. No, robotnika jednego zgarnąłem, to jest fajne. Generalnie wiadomo też, albo i nie wiadomo, w momencie jeśli mamy za dużo jednostek niż jesteśmy w stanie utrzymać, no to one nas w pewnym momencie więcej kosztują. Także też ważne jest to, że duża ilość miast pozwala utrzymać dużą ilość wojska. To tam w przeglądzie gospodarczym jest opisane dokładniej. Dobra, co my tutaj mieliśmy zrobić? Wiele rzeczy. Jak zwykle najpierw zaglądam do tych takich inwestycyjnych rzeczy. Archeolog by się przydał, karawana też, ale ona, ta wojna
odpowiada za spalenie moich szlaków tych pływających. Tak, karawany mam, także ja tutaj nie będę niczego takiego budował. Wezmę tego robotnika szybko. Tutaj ta karawela się zrobiła. Ulepszenie 270 i potrzebuje węgla. Czy ja mam jakiś węgiel spalony, czy mi się skończył? Tu jest 7. I tam moje jeszcze było. A tu muszę ulepszyć też 7. No, potrzebuję tych robotników. No nie, no ona płynie chyba tutaj. No głupia jakaś, ale dobra, niech jej będzie. To w takim wypadku ty dalej płyń. A płyń odkrywać, jak pływałaś. Spróbujemy już za momencik podpisać te pokoje. A tutaj to ja raczej nie dopłynę tą łodzią. No weźmiemy to pole. To jest też jerozolimskie. W ogóle jak to wypłynęło daleko przeszkadzać, no cholerstwo takie. Tu się na razie ustawimy, fortyfikuj się. Ten robotnik tutaj wrócił. Tu miałem tę drogę i ten węgiel, ale on tu będzie szedł, jejku, 5 tur. To tutaj po drodze machniemy tę drogę, później tę drogę trzeba będzie usunąć. Też niepotrzebne na dobrą sprawę. Dobra, tutaj se śpi. Tu mam takiego. Dobra, na razie też niech tutaj śpią. Dobijemy my to. Tutaj to wiadomo, niedużo. Ty sobie poradzisz. Nie, ja mogę tego nie dobić. To może nawet zginąć. Zaatakujmy w ten sposób. A nie, nie dobiję. Ale... Aha, to nawet mi teraz pokazuje, mam to wyłączone. Chyba tak całkiem. Jeszcze to przemyślę. Mógłbym zginąć i pewnie bym zginął. Spróbujmy podpisać ten pokój. No nie, no nie chcę. No co za głupek. Ja mogę stracić tę jednostkę też, a tej bym stracić nie chciał. Ojejku. Śpi. On się chyba wycofa, tak podejrzewam. Ja tu czołgi gdzieś miałem. O, nawet nie sięgną. Szkoda. Trochę tym zaskoczony jestem, ale tak to może zróbmy. A tą artylerię tu postawię. Skoro nie chcę podpisać pokoju, to on tam będzie mnie nękał jeszcze i będę musiał go próbować, no, ubić prędzej czy później. Dobra, zajrzyjmy jeszcze do Gandiego. Pesznie. Nie no, masakra jakaś, masakra. Zaraz mnie trzecia zaatakuje i tak się to skończy dla mnie. Ale dobra, tutaj... Jaki atak? Co tu mi się porobiło? Tutaj tak. Nie. Też wydobywamy. Gdzieś tam ono wskoczy. Później ja się tym pobawię. Pokazywałem. Jeszcze to przemyślę. Gdzie ty atak widzisz? Coś cię gdzieś zaprogramowało chyba. Tutaj właśnie. O tego się obawiałem. 10. Nie no, przeżyję. Ja się tym wycofam. Tak, dobra. To bym chciał ubić, ale nie ma jak. Aż nie chcę chodzić w opcje, ale tam mam to wyłączone od dawien dawna. Także tutaj takie rzeczy się pojawiać nie powinny. Ale się pojawiają, ale dobra. I uciekł, niewiele mu zrobiłem. Mogłem tutaj też bombardiera, czyli mój bombowiec tutaj przerzucić. Też by się przydał. Tam szpiedzy niech też moi szaleją. O Boże, ciczenica głoduje. No tu o kurde. Dlatego nie chcę podpisać pokoju. Nie no, masakra, normalnie masakra jest z tym.
O Boże. Ja się będę użerał z tymi wariatami. Aha. O, dwóch nawet. Ile ty masz tu? O kurde, za daleko to przesunąłem. To zabijemy, tego też będziemy musieli zabić. Muszę bombowców więcej robić w takim układzie. No tego się nie boję tutaj. O, awansik na ostrzał może podwójny. To cofniemy tutaj. Tym panem, no właśnie, punkty ruchu się kończą. Może go nie zaatakuję. Ja tu też swoją jednostkę podstawię, żeby oni też nie mogli. Strefa wpływów i tak dalej. Ty tu sieć. Ja tu generalnie będę mógł też... Ty na razie... A idź do miasta zresztą. To jest w ogóle podwójny atak. Ale ja bym ją jednak tutaj potrzebował. Tutaj, może do Chichen Itza. A my sobie poradzimy z tamtymi jednostkami. Ty tu zostań. Dobra, rozstaw się, już strzelę. Nie zabiję, nie zabiję. 31, o kurde, to mnie będzie strzelać, to mnie będzie atakować. 35, dobra, zaraz, ja to muszę lepiej policzyć. Uwzględnić te wszystkie pozostałe jednostki. Dobra, ty tu na razie sieć. To jest to, zobaczmy. Robotnicy, okej. Trójpłatów, tutaj takich rzeczy nie potrzebujemy. Gildia muzyków też nie. Jeszcze jeden robotnik nie starczy. Ale to nie mam co tutaj budować, tak na dobrą sprawę. A nie, jest to laboratorium, to niech będzie. Tutaj. Tu się zrobił ten kuterek. Gildia. Jakieś zadowolenie też by się przydało, ale... Znaczy nie gildia, tylko giełda. No tego muszę cofnąć w takim układzie. To będziemy chcieli ubić. To i tu by się przydały też, to i tu by się przydały też okręty podwodne Z2. Mielibyśmy armię zachód i armię wschód na oba wybrzeża. Tak by było dobrze, idealnie by było, ale... To nie tak hop-siup. A nie, bo ja tutaj generała jeszcze nie mam. No to gdzie one się podziały, te moje generały? A nie wiem. Nie no, tam mnie chyba nie zaatakuje, no nie jest taka głupia, tak podejrzewam, że nie jest, bo... Może być tak naprawdę. Tak naprawdę może być. Muszę przestawić te wszystkie jednostki. 7 pól to ma... Jajko. Ale jak on tutaj ostro zaatakuje to moje miasto, to ja się troszeczkę boję. Ja się troszeczkę boję, ale i tak zrobię. Muszę wytrzymać. Tu mam jeszcze te artylerie. Tu mam taką, co się rusza. Tu mam taką zwykłą. Dobra, obie zostawię. Tego też tutaj zostawię i tego zostawię. Ruchliwe są czołgi, więc nimi zasuwamy. Tego też weźmiemy do obrony granic. Tylko, że tutaj to ja chyba szybciej będę górą. Tak podejrzewam. Ojejku, patrzcie ile tego przestawiania. W co my chcemy strzelać? Najpierw zobaczmy te bombowce. To możemy zabić, to możemy, to jest niebezpieczne. 51, to fregaty padałyby na dwa takie strzały, to tak, tak zróbmy. Tak zróbmy. I tym jeszcze raz. Tylko zabij, niech ona tonie. No dobra, 50 równe, tylko żeby 40... No, dobrze. Akidoki. I tu by mi się generał przydał jednak. Tylko, że teraz go nie po to stawię. Chodzi mi
o tą artylerię. Ja mogę tego nie zabić, o tego tutaj 32. No raczej tego nie zrobię. Tym odkrywamy. A nawet nie będę tego bił. No dobra, załóżmy, że ten jeden tutaj sobie poradzi. Musi. W razie czego, zresztą on tu bardziej na czatach jest. Dobra, to ty tutaj czuwaj. No właśnie, te jednostki. To zostawię i to zostawię na wszelki wypadek. Dobra, to mogę zabrać. Ale to tak. Tego może tutaj. Dlatego przejdę przez rzekę i jakoś tam go pogonię dalej. Dobra, robotnik, miał naprawiać. Miał naprawiać, to naprawiaj, to tutaj naprawiaj. Ale zabawy teraz z tym, kurczę. No w tego strzelamy, chcemy go ubić. Tu przez rzekę 37-18, to nie przejdę, nie będę miał jak dobić, ale dobra. Tak zróbmy. Nie sądzę, żeby mnie te dwie fregaty tutaj zabiły. Ten czołg mam na myśli oczywiście, 28. No to w takim układzie mogłem go tu jednak przestawić. Ta artyleria by ciut mocniej uderzyła, no ale dobra. Na razie czuwaj. Kuter, no tutaj napraw to pole. Mamy robotnika, się zrobił. Tutaj te koniki napraw. Dobra, i teraz tak. Tu ja się zabunkruję, on mi ewentualnie jakieś pola spali. Nie, no tutaj musi mi zostać ta artyleria. No trudno. Dobra, wyznaczę delegatów. Fundusze na naukę. Nie, trzy, tak. Religia światowa, islam. Dla mnie, na dobrą sprawę, to pierwsze, no spoko, przyda się. To drugie nie robi na mnie żadnego wrażenia. Także może być w ten sposób. Głoduje Tikal i głoduje Chichen Itza. No ja z tym na razie nic nie zrobię, muszę tutaj te pola uwolnić od tych jednostek. Tylko, że tak, jeszcze tutaj mogę coś przerzucić, to wezmę. Tylko ta droga mi tu potrzebna właśnie. Bardzo mi te drogi potrzebne. Generał. Dwie artylerie. Trójpłat niech tu będzie. No jakoś tu sobie poradzę, gdyby mnie zaatakowała. Jak będę miał drogi, będę mógł szybko te jednostki przerzucać. Jakoś to tam będzie dobrze. No dobra, spokojnie. W Curychu stłapną. No trudno. Zobaczmy, czy zaatakuje. Aumata, Etiopia to nie. Bukareszt, tego się obawiałem. O kurde, mogę stracić jednostkę. Muszę zobaczyć, ile ja mam tych jednostek właśnie takich piechociarzy i trochę ich porobić. O, zaatakował czołg głupi i zginął idealnie, pięknie. Pięknie. Tutaj miasto moje 98 ma obrony. To ono jest twarde. Twarde, niemiętkie. I tutaj Tikal to sobie poradzi. O Tikal to on się rozbije. Niech atakuje, wariat. Tikal. Może wreszcie ten pokój podpisze i niech mi jeszcze płaci grube miliony, bo normalnie tutaj reparacje wojenne mają być takie, żebyś stary poszedł z torbami. Bo truje mi tyłek od tylu tur. Że to masakra. Odrzucone, tak się spodziewałem, ale tutaj nie ma co atakować. To by był dobry zwiat z tej karawelki. Ale ja jednak chcę odkrywać ten, co pływa po całym świecie. Tymi jednostkami. Dobra, tutaj mamy już wreszcie tory. Jest bonusik, jest pięknie. Jak tutaj w ogóle ludziki? Tu na tym, tutaj punkt, tu może być. No dobra, niech tak zostanie na razie. No dobra, ulepsz tutaj ten uran.
25-35. To musi podejść właśnie w te pola, wtedy będę się tym bawił, będę atakował. Tym się wycofamy. A tutaj by mi się przydał, cholerka, ten właśnie. Jak mi te pola blokuje dupę kiedy. Ten tutaj dobrze stoi w sumie. Ale muszę go przestawić tak i tak. I jak będzie podchodził, to go będziemy bić. I teraz tak, tego niestety musimy uleczyć. Ona trudny. I przejdź może... Albo dobra, tak jak byłeś. Siedź w tym mieście, ty do miasta. No i teraz robimy rzeź, tylko że tutaj był typior. Gdzie on popłynął? Był ten piechociarz, ja jego bym chciał zabić. Ile jeszcze punktów ruchu? Sporo. Gdzie on jest? Ja nie chcę tym tak odpływać też daleko. O, osadnik kolejny. Jest, jest, jest. O, jest ofiara. A, to tutaj do San Francisco posiłki. Ale nie dopłynęły niestety. No, takie życie, takie życie. Tak się będę mordował. Okręt by mi się właśnie podwodny przydał. To by tu zrobił porządek. Dobra, bombowcami najpierw walniemy, też zniszczymy. Tak jak mówiłem wtedy. Ten sam sposób rozwalimy obie te fregaty. Po 51 to powinny paść. 51. I tutaj dobijemy. O, ładnie lecisz, ładnie lecisz. Tutaj ta droga. Potrzebuję tej drogi, bo na dobrą sprawę... Ja nie wiem, czy mi nawet... Chociaż, o, może tak. Ale to 3 tury jeszcze. Rób tą drogę szybciej. Tu bym postawił typa. Ten karabin maszynowy mam na myśli, bo tu drugi za chwilę będzie szedł. O tym mówię. Bo ja tu potrzebuję drogi. Ty też jesteś na trudnym. Też na trudnym. A siedź na tej górce w sumie. No jakby się wracała. Chyba. Zróbmy mały zwiadzik. Przydałoby się więcej tej floty. Wszystkiego więcej by się przydało. Dobra, czuwaj. Może to pójdzie stąd. I tego pana... A weźmiemy tutaj, bo go też będę mógł szybko przerzucić. Naprawiaj, nie inaczej. Ty tu śpi. Popaliliśmy. Ale patrzcie, przeżyło gówno. Tutaj zaatakuje za 38, a artyleria, a miasto za 62. Nie, no to miastem uderzymy w to. A dobijemy tą artylerią, tyle że... To bym zabił? Raczej nie. Trzeba dobić. Trzeba dobić. Pancerniki też bym te fregaty ulepszył. To drogie, ale mam teraz tyle kasiory. Dobra, tutaj szybko te tory machaj, kolego. I ty, i ty, i ty. Albo ciebie zostawię tutaj, bo w wodzie. Tutaj za chwilę będą te tory, to on będzie wracał szybciej niż teraz. Tutaj też drogę. To mnie będzie kosztowało, ale ważne takie rzeczy strategiczne. Latarnia, tutaj by się przydała. Baza wojskowa, wojskowa wytrzymałość, ale to aż 8 tur, to nie. Mam tutaj stadion bardziej by mi się przydał. Elektrownia wodna też. To najpierw może elektrownia, bo ja tych pól tutaj wokół rzeki mam i z każdego korzystam, no to będzie 5 zadowolenie jeszcze, okej. Okay. To przeszło, tutaj to. Tu straciłem przegląd militarny. Artylerię 4. Da radę. Karawela lansierze, tu by się więcej przydało. Okręty lądowe. Piechociarze w tym momencie mam 2. I obie siedzą tutaj. To ja tym czołgami operuję i bombowcami. No na razie złota mam niedużo, to dam sobie spokój. No musi mi to wystarczyć. Zobaczymy jeszcze, co on będzie tutaj podsyłał. Jak będę widział więcej, to
No to zacznę się zbroić jeszcze, jeszcze szybciej. Ale to i tak w wojnie obronnej bardziej się przydają takie jednostki, które walą właśnie dystansowo. Czyli artylerie, bombowce. No i do dobijania takie czołgi bardzo ruchliwe. Chociaż fajnie się zostawić właśnie piechotą. Bo to fortyfikujemy i ciężko to ruszyć. Ciężko przez to przejść. No spali się to miasto. Tu mi troszeczkę szkoda tych trufli i tego uranu. No ale trudno. Nie mam zadowolenia na takie rzeczy, a myślę o kolejnych podbojach, no bo ja tutaj utknąć nie mogę. Ojejku, no właśnie, widzicie. Właśnie spadło zadowolenie na minusik. Kongres ONZ, okej. Mało mnie to ciągle interesuje. Uhuhu. Galancie. A zerknijmy, cóż to było? Dobra, taki. Taki może być. Wybór gospodarza. A zagłosujmy na Majów może tym razem. Dysponuj. O, 3-4 mam już. Dobrze. No i strzelamy. Strzelamy do takiego czegoś. Za 44. No i tutaj patrzcie. Tyle tego było. Tyle było. A się skończyło. Jakże przykro mi, baranie. 41. A ile... bombowiec wali 100, to mogłem walić tym od razu, no ale dobra, walimy. 32, kolejny i znowu patrzcie, ten awansik swoje robi, co turkę są pełni zdrowia, gdyby nie to, to ojejku, tak bym nimi nie nawalał. No i zdechnie, no bankowo zdechnie, nie może być inaczej. A bizantyjska sobie pływa. Tu już nie ma co ubijać tym, ale to bym chętnie dobił. Bo mi tyle przeszkadzało, ale tak może jeszcze bliżej domcio, tak tutaj. Albo zobaczmy. Albo tym walniemy. 36. Czy ty zdechniesz wreszcie? Tak, dobra. Jejku, granie, szalej. I to będziemy ulepszać. O, podchodzi, okej, okay, dobrze. Nie KOKO, tylko artyleria. I walimy w to 18, 12. Co tak mało, co tak mało. Tutaj zaraz będzie palił. 18, 12, to możemy nawet zabić, jak się uda. Tu by też bombowiec się przydał. 14 poszło. A nie, to trzeba dobijać, ale czym? Najwyżej to stracę. 18.35. Czołg nie będzie 20, ale czołgu kurde 29. Dobra, zaatakujemy czołgiem. No i będzie palił. Znowu robotnika trzeba będzie podsyłać. Ciekawi mnie, czy na przykład taki szalony Pers mnie jeszcze nie będzie chciał zaatakować. Kto go tam wie? Etiopia, to my z Etiopią wojny nie mamy. Już zastanawiam się nawet właśnie, z kim te wojny mam, jeśli chodzi o państwa miasta, no bo tyle ich się narobiło, że masakra. A bo to jerozolimskie już dawno trzeba było ubić. Bo pływa i przeszkadza. No i to miałem też tutaj ściągnąć. Albo nawet ja to ustawię. Tu jeszcze przypłynęło dziadostwo. Ustawię to tu. A to będę chciał ciągnąć tutaj. Dawaj szybko tory, 3 tury no. Nie ma tragedii, zabij. Dobrze, dobrze, dobrze. Ty tu czuwaj, jak będą śmigłowce z tego, to będzie to nawalało ładnie, a na razie to tam zero pożytku. I KOKO, śpi w tym mieście, następna tura, a zobaczmy jeszcze, o kurde. W Curychu minusy 3, ja tam mam szpiega. No tak, przekręt wyborczy będą robić, no to tam będą te...
te wpływy rosnąć powolutku, natomiast zobaczmy teraz. O! Ale on chce jeszcze ode mnie to wszystko, to nie. Wrócimy do tego, tylko więcej wojska podeśli. Ja zobaczmy Gandhi, negocjuj. On ciągle nie. No dobra, no to tak. Chciałem dobrze, chciałem się pozytywnym, miłym, pokojowym akcentem pożegnać, ale nie wyszło. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.